Witam w kolejnym odcinku kursów, w którym robimy FPS-a wzorowanego na klasykach typu Doom, Wolfenstein czy Duke Nukem. Dzisiaj zajmiemy się poruszaniem naszym głównym bohaterem, czyli bieganiem, chodzeniem, skakaniem i rozglądaniem się po świecie. Zanim do tego przejdziemy, stwórzmy sobie trójwymiarowy obiekt typu Cube, żebyśmy mieli jakąś testową platformę, na której się możemy poruszać. To jeszcze nie jest nasz poziom, tylko testowa platforma. I rozszerzmy skalę w osi X i w osi Z. Jeśli to mamy, możemy to sobie nazwać nawet test. Test platform. Jeśli to mamy, to stwórzmy sobie pusty obiekt, i to jest obiekt naszego gracza. Upewnijmy się, że jest wyśrodkowany, że jego pozycja jest wszędzie 0 w e, każdej osi, i nazwijmy sobie ten obiekt po prostu player. I to będzie nasz gracz. Naszą platformę testową też sobie wyśrodkujmy. OK. I skoro to mamy, dodajmy do naszego gracza Komponent, który się nazywa character controller, który odpowiada za dużą robotę, wykonuje za nas. Odpowiada za kontrolowanie tej postaci, odpowiada za kolizję i odpowiada za to, jak ktoś w niego wchodzi albo jak on się porusza. Jak on ma parametry? Ma parametr slope limit, który określa, jak powierzchnia może być pochylona, aby gracz mógł na nią wejść. I musi być pochylona o 45 stopni albo niżej. Wyżej już gracz nie będzie mógł na nią wejść. Step Offset określa, jak wysoki może być próg, na który gracz może wejść. że jakbyśmy mieli schody, które by były wyższe niż ta wartość, no to już by były nie do przejścia dla gracza. Następnie skin weft, czyli szerokość skóry, która określa, hmm, na jaką głębokość dwa kolidery mogą się ze sobą zetknąć, no żeby jeszcze nic nie było, tak. Jakiś taki, to jest margines, na który mogą się zetknąć dwa collidery. I według dokumentacji Unity to powinno być mniej więcej 10% radiusa albo więcej. Mean move distance to jest minimalny dystans, na który postać się porusza. Czyli każda wartość, która będzie poniżej tego, no to gracz się w ogóle nie poruszy. Jakbyśmy mieli tu jedynkę. A w skrypcie by wyszło, że gracz ma poruszyć się o pół jednostki, to gracz się w ogóle nie poruszy, bo może tylko powyżej jedynki się poruszać. Ale najlepiej ustawić to na 0 albo na jakąś bardzo małą wartość typu 1000. Następnie jest center, czyli tak jakby punkt odniesienia do tego naszego gracza względem całego świata taki środek ciężkości. Następnie jest radius, czyli promień, szerokość połowa szerokości i height, czyli wysokość, ustawiona jest na 2 i to ma symbolizować 2 metry, że nasza postać jest dwumetrowa. I skoro tu mamy, to jeszcze nic nie znaczy. Tą naszą postać sobie trochę podwyżmy, żeby ona stała na tej platformie. Okej. Okay. To jeszcze nic nie znaczy, skoro tu mamy, bo nadal graczem nie możemy poruszać ani nic. Po prostu on... jest jakiś kontroler yy, w nim. Więc co teraz zrobimy? Teraz stwórzmy sobie w tym naszym obiekcie gracza nowy obiekt, który będzie kamerą, a tą naszą główną kamerę możemy usunąć. Teraz w tej kamerze, w którą stworzyliśmy. I tak zmienimy na main kamera, ponieważ to jest jedyna kamera, którą potrzebujemy. Teraz. teraz spójrzmy, gdzie ona jest względem gracza. Nasza kamera jest tutaj, a nasz gracz jest tak wysoki, więc według tego, teraz będziemy patrzeć, to nie będzie gra pierwsza osoba a z widoku z brzucha gracza a my chcemy jednak mieć widok z oczu gracza, więc tą kamerę musimy dać trochę wyżej. Załóżmy o 0,8, tak będzie dobrze? Tak mi się wydaje, będzie dobrze. Jeszcze trzeba się upewnić, że oba te obiekty, kamera i gracz są skierowane dokładnie w tym samym kierunku. Wystarczy spojrzeć na strzałkę niebieską i widzimy, że obie strzałki są skierowane dokładnie w tą samą stronę, więc jest wszystko w porządku teraz, o ja mam cały czas play włączone, nie wiem czemu, ale teraz jak włączę jeszcze raz play, to widzimy, że nic się nie dzieje. Po prostu widzę, widzę coś niby z oczu gracza, ale sterować nie mogę, nawet rozglądać się nie mogę nic. Więc teraz co musimy zrobić, to stworzyć jakiś skrypt, który będzie odpowiadał za poruszanie naszym graczem. Czyli robimy create c-sharp-script, który sobie nazwiemy player-movement. Po prostu i otwórzmy go w naszym edytorze, w Visual Studio czy w Mono Developie Wszystko jedno. I w naszym skrypcie zajmiemy się tak. Na pewno musi być rozglądanie się, chodzenie. Bieganie, to już nie musi być biegania. To wszystko zależy od was. I skakanie to też zależy od was. Chcecie skakania nie chcecie. Ja w moim przypadku chcę, więc to wszystko będzie. Ale zanim zaczniemy programować te wszystkie rzeczy, to przez jeszcze samą nazwą klasy. Napiszmy coś w stylu require component, otwieramy nawias, type of, odpiera, otwieramy nawias, nawias i character controller. I to będzie wymagało, żeby obiekt, do którego przypisany jest ten skrypt, miał jeszcze komponent character controller, bo inaczej nas Unity powiadomi, że nie ma i, no i problem. Teraz zdefiniujmy sobie kilka zmiennych, które na pewno będziemy potrzebować. Na pewno będziemy potrzebować publiczną zmienną typu float, którą nazwiemy Player Walking Speed, czyli z jaką prędkością gracz chodzi. Ustawmy sobie to domyślnie na 5. Następnie publiczną zmienną typu float, którą nazwiemy Player Running Speed, czyli z jaką prędkością gracz biega. Wy mówiłem tak jak chcecie. Jeśli nie chcecie mieć biegania, no to, to możecie pominąć. Ustawmy sobie na 15. Czy to będzie wystarczająco, to później sprawdzimy. Następnie będziemy potrzebowali też zmienną typu float, którą nazwiemy jump strength, czyli siła skoku, którą ustawimy na 20. Nie wiem, tego kompletnie nie wiem. Później sobie sprawdzimy. I czy coś jeszcze będziemy potrzebować? Na pewno będziemy potrzebować prywatną zmienną typu character controller, którą sobie nazwiemy cc, bo musimy mieć odniesienie do naszego komponentu character controller. Teraz sobie stwórzmy funkcję start. Pierwsze co zrobimy? to pobierzemy właśnie ten kontroler z naszego obiektu. Możemy to nawet zrobić w funkcji awake, jeśli później będziemy chcieli się odnieść do tego charakter kontrolera jeszcze z innego skryptu. I tu piszemy cc, get component, otwieramy taki nawet nie wiem jak to nazwać po polsku nawias szpiczasty i w środku piszemy typ komponentu, który chcemy pobrać, w naszym przypadku character controller i na końcu otwieramy i zamykamy nawias i to wszystko następnie co chcemy zrobić ponieważ teraz jak odpalę play to mogę machać kursorem i to potrafi rozproszyć albo dać niepożądany efekt i tak samo w grze nie chcemy widzieć kursora więc żeby go schować musimy napisać kursor.visible i ustawić to na false i od teraz nie będzie kursora dodatkowo możemy zrobić kursor.lockstate równa się kursor .lockmode locked. I to nam zablokuje nasz kursor po środku ekranu. Tak, żebyśmy nie mieli jakichś dziwnych zachowań. Jeśli to mamy gotowe, możemy stworzyć naszą funkcję update. I teraz czym się zajmiemy pierwszym? Czy będzie to rozglądanie, czy będzie to poruszanie, bieganie, skakanie? No, skakanie chyba na pewno będzie na końcu. I chyba rozglądanie będzie pierwszym, mm, pierwszą czynnością, którą zaprogramujemy. Zrobimy rozglądanie się. I teraz tak, tu jest też problem, ponieważ rozglądanie się góra dół i lewo prawo musimy zrobić na dwa inne sposoby. Ponieważ jeśli obracamy się lewo prawo, to chcemy obrócić się całym obiektem. Chcemy, żeby kamera obracała się z nami i patrzyła zawsze w przód obiektu. Ale jeśli obracamy się góra dół, to chcemy obrócić się tylko kamerą. Ponieważ jakbyśmy obrócili się całym obiektem, nie wiem, czy to tu pokażę. Nie w tą stronę. Też nie w tą stronę. O tak. To byśmy się kładli. Nasza postać by się po prostu położyła. Dlatego góra, dół. Chcemy się obrócić tylko kamerą. Załóżmy, że kamera jest naszą głową. Tak obracamy się po bokach, to chcemy, żeby głowa szła z nami. Ale jak obracamy się do góry, to chcemy tylko głowę obrócić, a nie całe nasze ciało. Więc tak. Najpierw zajmiemy się obracaniem lewo-prawo. Bo to będą chyba tylko dwie liniki. Spójrzmy sobie w zmienną pomocniczą, którą nazwiemy left, right albo nawet horizontal rotation, czyli obracanie po bokach. I to będzie się równało po prostu input get axis, czyli pobierz od gracza, czy poruszył myszą w osi X, czyli lewo-prawo. I jeśli poruszył, jeśli to jest różne od zera, wtedy transform.rotate, czyli obróć gracza. O, właśnie to horizontal rotation w skali w osi Y, i to wszystko, i to już powinno działać. Przetestujmy skrypt, przenieśmy do naszego obiektu gracza. Wszystko jest, wciśnijmy play, i widzimy, że się mogę obracać, i wszystko jest w porządku. Góra-dół nadal nie działa, poruszanie nadal nie działa, ale chociaż to działa. I widzimy, że też kursor zniknął, i żeby wyjść później z gry, musiałem wcisnąć Escape, bo kursor był zablokowany na środku ekranu. Rozglądanie się na boki to mamy. Teraz róbmy rozglądanie się góra, dół. I tutaj już nie będziemy obracać całego naszego obiektu, tylko będziemy obracać yy, właśnie yy, tylko kamery. Więc sobie stwórzmy kolejną zmienną pomocniczą, którą nazwę. Vertical rotation razem która będzie się równała input.getAxisMouseY czyli dokładnie to samo, tylko pobieramy góra dół. I teraz tak nie chcę przypisywać do mm, tej rotacji, czy poruszyłem góra, czy dół, tylko chcę zrobię to inaczej. Tą zmienną. Zdefiniuję na samym początku i przypiszę do niej 0, to będzie nasza zmienna prywatna, ponieważ nasza postać zawsze na początku ma, mm, kamera ma rotację 0, zawsze jest na zerowym poziomie, patrzy prosto przed siebie. I teraz, jeśli gracz poruszył myszą góra-dół, wtedy chcę po prostu albo dodać, albo odjąć tą wartość, o którą poruszył od naszej rotacji. Czyli jeśli poruszył o 10 stopni w dół, to od naszego zera tego domyślnego odejmę to 10 i będę o minus 10, czyli patrzę troszkę w dół. I jeśli to mamy, to po prostu naszego camera .main .transform albo local transform, nie. Local rotation, okay. Dlaczego robię local rotation, a nie rotation? Ponieważ chcemy brać rotację względem rodzica, czyli względem naszego gracza. Jeśli nasz gracz będzie trochę pochylony, to chcemy, żeby kamera była pochylona tyle, co gracz, plus to, co gracz poruszył myszą. Czyli local rotation. I zawsze, jak oprujemy na rotacjach, to muszą wejść quaternion, kropka, kąty Eulera albo Eulera, nawet nie wiem. I tym razem w osi X, vertical rotation 0, 0. I teraz sprawdźmy, czy to działa. Kamera ma tag main. Powinna mieć przynajmniej. Ma, ok. Czyli na boki się mogę rozglądać. Teraz patrzę w dół, też jest. I patrzę w górę, też jest. Tylko co widzimy? Obróciłem się 360 stopni. czy można powiedzieć, zrobiłem fikołka, nawet nie ruszając się z miejsca. Głowa mi się wygina, jak, jak sobie, tylko że w złej osi. Nie na boki, tylko góra-dół. Więc musimy w jakiś sposób. Powstrzymać tą naszą zmienną Vertical Rotation od przechodzenia w wartości, których nie chcemy. Więc tworzymy sobie publiczną zmienną, którą nazwiemy Vertical Rotation Limit, załóżmy, czyli o jaki kąt chcemy się obrócić góra dół. 90 to będzie prosto w górę. To załóżmy, że. No, ja teraz próbowałem właśnie, nie wiem czemu, i nie mogę prosto w górę spojrzeć, nie, ruszając całym ciałem, więc załóżmy, że będzie to 80 stopni, 80 F. I Teraz, zanim do naszej kamery, do naszej rotacji przypiszemy to vertical rotation, chcemy, żeby to nasze vertical rotation funkcją math clamp trochę ograniczyć w Clamp służy właśnie do tego, żeby jakąś wartość ograniczyć między minimalną a maksymalną. Czyli chcemy ograniczyć wartość vertical rotation między minimalna, to jest nasze vertical rotation limit, czyli nasze minus vertical rotation limit, do vertical rotation limit. I teraz tak wcisnę play. To nie powinniśmy móc zrobić fikołka. No i nie mogę. Ruszam, myszą. I nie mogę. Czyli jest dobrze. Czyli to mamy z głowy. Co teraz? Teraz przyszła pora na poruszanie. Poruszanie graczem. I to będzie prostsze, bo to już robiliśmy nawet w przypadku poruszaniem samochodem w grze wyścigowej. Czyli po prostu mamy jakieś dwie zmienne. Czyli w, mm, zrobię sobie je jako prywatne y, zmienne pomocnicze. Czyli jakąś zmienną typu float, którą nazwę forward movement, movement, czyli poruszanie przód tył i sideways movement, czyli poruszanie lewo prawo. I teraz, jeśli mam te zmienne, to do forward movement przypisuję input get axis, czyli dokładnie to samo, tylko tym razem vertical czyli pobierz od gracza, czy wcisnął przycisk yy, przód, tył i to, tu macie Get Axis może wielu, albo nie, kilku z Was nie wie, co dokładnie, co znaczy, jaki to jest przycisk Vertical. Jeśli wejdziecie w Edit, Project Settings i tutaj w Input, możecie otworzyć Axis i macie wszystko Vertical, Horizontal i tu jest napisane, że Down, Up, czyli strzałka góra, dół i alternatywne przyciski to jest SW i możecie to dowolnie zmienić więc jeśli gracz wciśnie przycisk góra dół to wtedy to jeszcze pomnóż przez player walking speed i to będzie nasze poruszanie góra góra dół i jeszcze jest sideways movement dokładnie to samo tylko get axis horizontal czyli lewo prawo i to też pomnóż razy player walking speed Czyli mamy już zmienne, które odpowiadają za to, że pobiera a od zawodnika, sprawdza, czy by w ogóle wcisnął jakiś klawisz. Jeśli to mamy, to co potrzebujemy? Potrzebujemy do naszego CC, czyli do naszego komponentu z poruszaniem. Ten komponent ma taką funkcję jak move. Czyli my mu podajemy po prostu jakiś argument, on porusza gracza. I podajemy mu argument... Musimy to zrobić troszkę inaczej. Po prostu zrobimy sobie tutaj jeszcze nowy wektor 3, który nazwiemy player movement. Nowy wektor 3. W osi x to będzie sideways movement. W osi y to będzie 0. I w osi z to będzie forward movement. I teraz do move wystarczy podać player movement i to chcemy w czasie czyli razy time kropka delta time i teraz już powinno być nasze podstawowe poruszanie sprawdźmy, wciskam przód, poruszam się do przodu o, ale co, co widzimy, obróciłem się wciskam przód a i tak poruszam się cały czas w tym kierunku w którym byłem obrócony na samym początku więc jak to zmienić Tutaj na samym końcu, tutaj w CC Move, w tej funkcji, musimy to wszystko jeszcze pomnożyć razy transform. ro Nie ten transport, tylko mały transform. Rotation. I to powinno zadziałać. Sprawdźmy. Ponieważ teraz po prostu poruszamy się według mm, rotacji całego świata. Teraz, jak się obrócę i poruszam się do przodu, okej, okay, działa. Musimy to pomnożyć jeszcze przez rotację naszego gracza, żeby komponent wiedział, że się obróciliśmy i już nie ma się poruszać według świata do przodu, tylko według no, naszych oczu. Więc to działa. Ale czy działa tak, jak chcemy dokładnie? No, jeszcze nie. Więc co zrobimy teraz? Zrobimy przy okazji zrobimy bieganie. Czyli robimy ifa i sprawdzamy, że if input get key. Czyli jeśli gracz wcisnął yy, jakiś klawisz. I ten klawisz, to załóżmy będzie keycode, czym się zazwyczaj biega lewym shiftem, czyli L Shift Left, to mi zasłania ten napis. Jak będzie Left Shift? Left Shift, OK jest. Jeśli gracz wcisnął lewy shift, wtedy rób dokładnie to samo co wyżej, tylko pomnóż razy player running speed. I teraz możemy biegać. Jak wcisnę play, tylko tu nie będzie dokładnie tego widać. Po pierwsze, platformy mamy bardzo małą, ale jak chodzę, to tyle czasu mi to zajmuje, a jak biegam, to o wiele szybciej. Dobra, widać, że działa bez wątpienia. Więc to też mamy z głowy. Teraz, czym chcemy się zająć, to jest skakanie. Czyli znowu wystarczy zrobić if input get key. Jeśli gracz wcisnął. Hmm, Albo inaczej zrobię get button i tutaj jump, czyli teraz już nie definiuje na hmm, hard koduje jaki, jaki przycisk ma wcisnąć. Button, nie button, tylko znowu odwołuje się do tego axis, i tu gdzieś jest jump. O, widzimy, jest jump, i to jest spacja. Czyli się wcisnął spację, wtedy. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś poruszania góra-dół, żeby dodać tutaj do tej osi w player movement. Więc to muszę zrobić przed player movement. Muszę sobie stworzyć jakąś zmienną, którą nazwę załóżmy, będzie typu float i nazwę ją vertical velocity, czyli siła, jaka na nas działa w pionie. Jeśli wcisnąłem skok, wtedy to vertical velocity. Uruchamia się jump strength, czyli siła naszego skoku. I teraz zamiast tego zera, jeszcze tu muszę podać vertical velocity, żeby ten nasz ruch działał również góra-dół. I teraz jak wcisnę spację. Łu, co tu się stało? Lecę do góry i się nie zatrzymuję. A to dlaczego? A to dlatego, że nie działa na nas grawitacja. To ten charakter controller, mimo że pozwala nam poruszać graczem, to on nie załatwia za nas spraw grawitacji i przyciągania ziemskiego. <grym> Więc musimy się też tym zająć. Czyli jeszcze zanim sprawdzamy, czy gracz podskoczył do naszego Vertical Velocity, mm, musimy dodać Physics. Physics.gravity. To jest domyślna zmienna Unity, która jest ustawiona chyba na 10 albo 9. Już nie pamiętam ile jest grawitacja ziemska. 9,87, ale to też można wszystko ręcznie zmienić. I to chcemy mieć w czasie, żeby w czasie grawitacja na nas działała. I teraz, co tu nie chce mi. czemu to nie działa? Aha, bo ja, grawitacja jest wektorem, wektorem 3. Czyli grawitacja przechowuje wartości x, y, z. A my chcemy, żeby nas grawitacja przeciągała tylko w osi y, bo tylko nam tutaj się nie podoba. Więc musimy napisać physics.gravity.y. I to już działa, mam nadzieję. Sprawdźmy. Przechodzimy do gry. Klikam play. Klikam skok. Widzimy, podskakuje. I spadam na ziemię. Czyli jakbym obniżył siłę naszego skoku yy, do gdzie to jest? Do 5 załóżmy, to już by było bardziej realistyczne, bo podskakuję i zaraz spadam, podskakuję i zaraz spadam. Tylko co jest teraz? Teraz jak podskoczę, mogę podskoczyć jeszcze raz i tak w nieskończoność lecieć sobie do góry. Czyli tu gdzie sprawdzam czy gracz podskoczył, muszę również sprawdzić, czyli i CC is grounded. Czyli Character cont Controller za nas sprawdza czy gracz jest ee, uziemiony. Tak załóżmy to powiem, czyli jeśli gracz dotyka ziemi, to dopiero wtedy niech skoczy. I co jeszcze chcemy? Chcemy, żeby poruszanie graczem było tylko możliwe, też jeśli CC is grounded, ponieważ jeśli skoczymy gdzieś tam sobie w przestworza, to nie chcemy w tych przestworzach też sterować graczem, no ponieważ, tu IFA zapomniałem, ponieważ to jest niemożliwe. I to wszystko, przetestujmy ostatecznie. Czy wszystko działa? Rozglądanie, czek działa. Poruszanie czek działa. Skakanie. E, nie, to było bieganie. Czek działa i skakanie czek działa. Czyli ło, teraz to za mocno pobiegłem i skoczyłem. Ale widzimy, że wszystko działa, czyli poruszanie graczem jest załatwione. Teraz wystarczy zrobić broń. Strzelanie z broni, a potem zająć się naszym mm, poziomami, przeciwnikami. A na dzisiaj to by było tyle, jeśli macie jakieś pytania, propozycje, to będzie mi bardzo miło, jak będziecie pisać w komentarzu i do zobaczenia.